Film z cyklu Tajemnice naszej XD2-465. Tak jak widzimy, tutaj jest oznaczenie. To, no i idziemy w stronę Czołownic. Lokomotywa ta, tak jak mówi nasz maszynista, najstarszy, który kiedyś jeszcze za czasów PKP pracował od lat 80. i był, jak te lokomotywy przychodziły, w zasadzie od 70. jak przychodziły, mówił, że ta lokomotywa podobnież była na testach u Niemców, prawdopodobnie w NRD, tylko ciężko jest ustalić na jakiej kolei. Na pewno nie w Górach Harcu, bo to już było sprawdzane. Natomiast ciekawostka w tej lokomotywie. Wszystkie LXD2 na 1000 mm, jako że mają szersze wózki, no bo wiadomo, rozstaw szerszy niż 750, to i rama wózka szersza, tutaj mają taki trójkąt. Trójkąt u góry stopień. Normalnie w lokomotywie na 750 mm jest stopień u góry, czy jakoś niżej, u dołu i u dołu. Natomiast ta ma ten stopień, to wycięcie tak jak wszystkie na 1000. Natomiast nie ma stopnia o tutaj. Wszystkie inne lokomotywy, jakie dotąd widziałem, mają taki spawany, taką z blachy ryflowanej taki trójkąt, żeby łatwo było sobie wchodzić tutaj na górę, na płaszczadkę. Ta lokomotywa tego nie ma. To jest na razie jedna czołownica. Drugą taką jakby rzeczą, która informuje nas, że ta lokomotywa ma jakąś inną jakby przeszłość niż te wszystkie inne PKP-owskie, które przyszły prosto z fabryki na dane koleje, jest ten oto otwór w czołownicy. Na każdej czołownicy na skraju są dwa takie otwory. Otwór ma taką samą średnicę jak otwór pod tutaj przewód główny do kurka końcowego, czyli 1 cal. Czyli prawdopodobnie ten zawór był tutaj. Z jakich względów? No na razie tego nie wiemy. Na razie tego nie wiadomo. No myślałem, że tak, że po zdjęciu farby wyjdzie jakieś mocowanie sprzęgu innego, w innym miejscu, coś. No niestety, jak widać, a w zasadzie nie widać, nie ma żadnych tam otworów, nie ma nic. Tutaj natomiast taka ciekawostka, nie wiem, czy to złapie ostrość. Nawet łapie, a może i nie. Tu jest taki wybity numer. 229 PKP. Jest również na drugiej czołownicy i na tej czołownicy z przodu. Zaraz to pokażę, tylko muszę uważać, żeby tam nie wpaść, bo byłoby to przykre. Także wchodzimy na górę, na ten podest. I też mamy tutaj wybity, kurczę, żeby ostrość złapała. O, też 229 PKP. Zaraz powiem, jakie są moje przypuszczenia. Tu mamy punktowanie, góra od góry do dołu. To jest środek lokomotywy, oś symetrii lokomotywy. No przy montażu, przy tym chociażby nawet pomocne było przy malowaniu pasów, żeby po prostu było łatwiej. Żeby było łatwiej. Schodzę. O, tutaj mamy znowuż taki calowy otwór na tej czołownicy. Ten. Idziemy sobie dalej. Tu właśnie jest tak jak na każdej maszynie na 1000. Ten stopień z tym wycięciem, żeby nam się wózeczek ciemno jak w tym zmieścił. I nie ma tutaj tego drugiego stopieńka. Nie ma. O. I ciężko nam się wchodzi. Na koniec tego filmu jeszcze pójdę na inną maszynę, jakby typową. Pokażę, o co chodzi z tym stopniem. Dobra. Idziemy sobie dalej, do drugiej czołownicy, żeby pokazać, że jest tak samo jak i na tej. Nadal jesteśmy przy 465. Słoneczko świeci. Październik, jest ładnie, cieplutko. Oby tak zostało. O. I znowu mamy ten otwór calowy. I tak samo ten stopień z tym wykrojem, z tym trójkątem, żeby wózek się mieścił. Tutaj
również brak. Idziemy sobie dalej, dalej, dalej. Znowu ten otwór piękny, pyk. Znowu ten otwór. Kurek końcowy ZNTK Radom. Jeszcze później pójdę, bo tam mamy CFR-owskie oryginalne. I znowu numer 229 PKP. Punktowanie, oś symetrii lokomotywy, pyk, pyk, pyk. Znowu kurek ZNTK Radom i znowu ten otwór, kolejny czwarty otwór na cala. Kolejny stopień, taki jak w seryjnych na 1000. Tutaj brak tego stopnia, znaczy brak takiej blaszki, bo już tego nie ma, no bo po co tutaj robić taki trójkąt. Także tak to wygląda. Może teraz mi się uda, albo mi się nie uda, włączyć latarkę. Spróbujemy i pokażę, jak ten stopień. O, nie można włączyć latarki. Dobra, wracam z powrotem do ten. Idziemy jeszcze raz dookoła tej maszyny. A, tutaj, tu jest brak tego łuczka. Zaraz pokażę, łuczek jest wyprowadzony, zrobiony. Podzwonię, no klapa jeszcze czeka na wyprowadzenie. Także jeszcze raz tutaj. Znowu kurek końcowy ZNTK Radom. A tu jest oryginalny kurek z logo z Ferrovie Romania, coś takiego. Kolei rumuńskich, oryginalny, jeszcze się ostał, jeden jedyny na tej maszynie. Na razie dziękuję, zaraz pokażę ten łuk. A, zapomniałem w końcu powiedzieć o tym numerze 229 PKP. Moje przypuszczenie jest takie, że prawdopodobnie jest to 229 wyprodukowana sztuka lokomotywy L45H. PKP, no, że dla PKP, wiadomo, dla nas było 165 bodajże do Polski, także to... Na początku myślałem, że to jest numer czołownicy 229, no ale troszkę tych czołownic więcej zrobiono do czasu budowy tej lokomotywy, a wyszło, że na obydwu jest taki sam, więc przypuszczam, że to jest numer po prostu fabryczny. Nie taki jak na tablicy, nie, bo ona ma 24613, tylko taki jakby wewnętrzny, zakładowy numer, on palet wszedł, numer seryjny jakby. Na lokomotywie LED 2 natomiast wyszły trzy trójeczki. No mogę, podejdę, to pokażę. Znowu idziemy sobie po hali. Uważamy, żeby się nie wywalić. Idziemy sobie do kaczorka naszej LED 2. I proszę bardzo, mamy tutaj numer 333. Tylko że kaczorów, tych LED 2, to tyle sztuk raczej chyba nie wyprodukowano. No nie wiem, może to chodzi, że po prostu właśnie te numery, ten 229, 333, może to po prostu są numery zbudowanych lokomotyw wąskotorowych. LED 2 jest młodsza od tej, bo ta jest LED 2 465, jest bodajże rocznik 78, a ta jest 81. Może tak być, że to są numery po prostu lokomotyw wąskotorowych budowanych w fabryce Faur. No tu sprzęg ten typu rumuńskiego, na rumuńskich lokomotywach jest taki sprzęg, na tych ich Faurach. My mamy ten taki orczykowy. No a to jest sprzęg przemysłowy, właśnie taki jak w kopalni, znaczy w tej cementowni Odra. Sprzęg, no to jest zderzako sprzęg. No, na Górnym Śląsku mają zderzaki, ale bez, o kurczę, wpadło do kanału, no bez tutaj możliwości wsadzenia zwory. To są tylko jako dwa zderzaki. Także i taki sam numer, te trzy trójki są tutaj nabite. O kurczę, nie widać. Nie będzie widać. O, 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 o. I na tej czołownicy
Też są trzy trójeczki, troszkę inaczej. A tamte jeszcze nie wiadomo, bo jeszcze nie jest oskrobana. Także dobra, na razie dziękuję. A teraz pokażę ten odbudowany, ten początek fartucha łukowy. Tak to wygląda. W dużym powiększeniu. O, cholera jest. Tak to wygląda. Od tej strony. Teraz go pokażę. Wewnątrz, no trochę to towarzy. Wiadomo, lokomotywa. Część od lokomotywy musi ważyć. Proszę bardzo, wyprowadzone wszystko. Obspawane. Czy jak trzeba, to nie wiem. Starałem się jak mogłem. Pasowane było. Także ten. Z pięciu otworów raptem tylko jeden mi ledwo nie pasował. O, ten. Wziąłem go, potraktowałem delikatnie palniczkiem, wyciąłem. Już teraz wszystkie śrubki łapią, także fartuch odbudowany. Dziękuję, na razie. A tutaj mamy lokomotywę 453 seryjną, no, trzecią dostarczoną, wyprodukowaną 1000 mm. I ona ma właśnie tutaj też ten wspomniany stopień z tym wykrojem, tak. No i tutaj ma ten stopień, tak jak na wszystkich maszynach, na 1000. Na stopniu manewrowego, ułatwiające wchodzenie na górę, na płaszczatkę. Także tutaj to jest, na każdej jest, na 465 tego nie ma. Tutaj widać ten wykrój, ten trójkąt od wewnątrz ramy, żeby się rama wózka mieściła, by wózek się mógł obracać swobodnie. Natomiast jeszcze tu jest taka ciekawostka, nie wiem, czy będzie widać. Łapie ostrość. Nie łapie ostrość. Każda lokomotywa na 1000 ma ślizgi, no tutaj szerzej rozstawione. Przepraszam, że palcem. No, może nie, palcem nie będzie widać. I ma szerzej, tak? Ale ma też tą płytę do mocowania tych ślizgów bocznych dłuższą, żeby można było te ślizgi zamontować jakby węziej, żeby można było przekuć tą lokomotywę bardzo szybko na tor 750 mm. I każda lokomotywa na 1000 ma te płyty właśnie tak zrobione, czyli każdą lokomotywę na 1000 można przekuć na 750, ale niestety lokomotywy na 750 ślizgi mają, o, tak jak tutaj węzi, także tych 750 tak łatwo przekuć nie można. Tutaj jest czop skrętu, słabo widoczny. No i to tyle. No jeszcze w zasadzie taka ciekawostka to do tej lokomotywy. Otóż ona była kiedyś niebieska. Była niebieska, tak jak no, trzy były w faurze naprawiane. No i tu jest właśnie ślad na czołownicy po malowaniu żółto-czarnym. Ten niebieski pas. O, może troszkę będzie widać bardziej. Tutaj, o, wyłania się niebieski spod warstwy kiedyś czerwonego. Biały, bo był biały pas z czerwonymi lamówkami. No może tutaj tego nie widać. Tutaj niestety tego nie będzie widać. O, jeszcze kawałek niebieskiego. Tutaj też niebieski się wyłania. No i taka ciekawostka. Wszystkie lokomotywy na 1000 mm sprzęg transporterowy miały jako jedna całość ze sprzęgiem orczykowym. W związku z czym w tarczy sprzęgu było tutaj wycięcie, bo ten sprzęg był monolitem razem z orczykiem, z koszem tym od orczyka. Był po prostu wyżej. A ta ma sprzęgi transporterowe niżej osadzone, tak jak lokomotywy na 750 mm. Bo te lokomotywy, pierwsze trzy, były dostarczone bez sprzęgów transporterowych. Wtedy jeszcze nie było 69 i później
przewozów transporterowych na naszej kolei. Pierwsze trzy lokomotywy 451, 452, 453 miały tak niżej osadzone sprzęgi transporterowe. Co oczywiście się nie sprawdzało, bo zwora tutaj od transportera była pod takim kątem, bo nie, w zasadzie tak było, tak. Pod za... Nie, zaraz, tak. Nie. Transporter na 700, na 1000 jest wysoki, czyli była tak, po prostu to pod złym kątem chodziło. A tutaj normalnie dwa transportery połączone, wszystko jest w poziomie zwora, tak jak trzeba. No, także to jest jedna z pierwszych maszyn. Jeszcze ma inny zbiornik paliwa, inaczej webasto osadzone. Webasto lub wapor. Jest ta półeczka słynna, żeby można było to webasto naprawiać. No niestety ta lokomotywa jest bardzo zdekompletowana. Rozszabrowana, szkoda, bo na początku lat 90. miała naprawę główną. Niestety ją odstawiono, wystawiono z hali razem z jeszcze jedną. No i się skończyło, jak się skończyło. Tutaj próbuję złapać, bo też jest nabite. Nie. Niestety nie. Też jest nabite oznaczenie. Cholera, nie. Oznaczenie PKP i numer, no ale trzeba było to obskrobać i zobaczyć, czy jak ten. O, tu jeszcze w miejscu, gdzie była tabliczka, wystaje oryginalny wiśniowy lakier, na który później nałożono niebieski, na ten niebieski później jakiś tam czerwony, no i później ten czerwony z nowego sącza. Ale tu coś ciekawego jest, że wyłazi jakaś zieleń, ale to nie, to chyba nie. Chyba raczej nie było takiej, raczej zielona nie było. Także no tyle. Znowu jeszcze pokażę, że na innej czołownicy jest tutaj standardowy ten trójkąt, to wycięcie, żeby się rama wózka mieściła. No i ten stopień, którego 465 nie ma. Także to tyle. Dziękuję. Z cyklu nowości na warsztacie. Otóż tak, udało się tutaj na kaczorze odbudować widoczną półkę nad czołownicą, służącą do, no między innymi do wymiany żarówki w górnym reflektorze, oraz nad górnym reflektorem jest korek, znaczy taka pokrywka do korka wlewu płynu chłodzącego do chłodnic. No, półka została przeze mnie i tam przez kolegę Grześka odbudowana. Jest to płaskownik grubości 5 mm, szerokości 10. No taki był dostępny na składzie metali, składzie stali w zasadzie. No niestety z braku blachy ryflowanej musiałem zrobić ryfle przy pomocy migomatu. Także no są jakie są, no ale są. Także są zrobione. Półka jest, no według wymiaru starego, tu są takie te trójkąty wzmacniające. Proszę bardzo. O, i tak to wygląda. Przejdźmy może teraz do tyłu lokomotywy. Idziemy sobie. O właśnie, tam nie wspomniałem, kiedyś dorobiłem taką drabinkę, żeby można było sobie ładnie wejść na górę. Coś tam, czy przy sygnale dźwiękowym zrobić, czy też przy dolewaniu paliwa. Tu jest, korek jest niewidoczny, jest nad tymi drzwiami. Lub też można po wejściu też sobie tam płyn chłodzący sprawdzić. O, a tu jest kolejna nowość, czyli odbudowana obudowa reflektora, który niestety w trakcie eksploatacji na zakładzie, na którym ta lokomotywa jeździła, został po prostu zniszczony. Także zostało to odbudowane, obspawane. Ten rurka służy do zabezpieczenia przewodów elektrycznych na czas spawania, żeby ich nie zniszczyło. Instalacja działa, także
Także tak to wygląda. Udało się również ten daszek na górze podprostować, te daszki, końcówki są ładnie wyprowadzone. Tutaj leży ten środkowy element, który trzeba będzie przymocować, dorobić szpilki mocujące. No i tył w zasadzie będzie gotowy. No jeszcze tutaj te takie zabezpieczenia kranów hamulcowych też trzeba będzie zrobić. Tutaj otwory są już powintowane. Na jednym i na drugim, na obydwu czołownicach, na wszystkich kranach. Także to tyle. Jeszcze tam do wnętrza wejdę, zaraz pokażę, jak wygląda ocieplenie kabiny maszynisty od wewnątrz. Tutaj mamy zdjęty laminat i ocieplenie, no w celu po prostu spawania tego reflektoru, żeby no nie spalić lokomotywy. Także pierwszą warstwą, jakby jeśli chodzi o te ocieplenie, w zasadzie wygłuszenie, jest ta taka gumowata masa uszczelniająca. Tutaj widoczna, tutaj jeszcze woda jest, bo kolega polewał, żeby się nic złego nie stało. Troszkę ta masa niestety się przypaliła, ale nie będziemy ruszać. I tak, tutaj mamy widoczny laminat. O, pod laminatem jest jakby no właściwe ocieplenie, czyli wata szklana, która jest tak jak tutaj, no, po prostu masa uszczelniająca, wata szklana, a plus do tego jeszcze jest specjalny, no kurczę się trochę tutaj, ten papier pochłaniający wilgość i on jest między watą a laminatem. Także tak to wygląda. No tu na pulpicie też trochę no, odbudowałem, niestety jest bardzo duży brak przełączników, czy to jednopozycyjny, czyli włącz, wyłącz, no do jakichś tam oświetlenia kabiny, tego typu rzeczy, lub dwupozycyjnych, czyli przyciemnienie, zero i pełna moc reflektora. Tutaj no, były połamane te, jakby to nazwać, no, psztyczki, także dorobiłem trochę prymitywnie ze śrubek, no. Ze śrub zaizolowane, no, nawet to działa. Pyk, ten górny troszkę jest słabszy, boję się, ale też nawet działa, jak długo nie wiadomo. No i tak to na razie wygląda. O, tu kolega odkrył, bo się zastanawiałem, dlaczego jest pęknięta szybka na woltomierzu. Otóż no oryginalnie był nastawnik z taką wajchą, nie było koła. Było wszystko jak trzeba. A teraz jak otwieramy tutaj pulpit, to niestety szybka woltomierza dotyka kierownicy. No i się niestety wytłukuje. Tutaj mamy cały pulpit. Właśnie od tych przełączniki od drugiej strony ze stykami, ze wszystkim. Tam dalej elektrozawory od sterowania kierunkiem. Te zielone to są rezystory od przyciemnienia. Czy tam opory. Bezpieczniki. Niżej aparatura hamulcowa. Tutaj widoczny jest zawór biegu sprężarki, tam zawór redukcyjny R38G, od redukujący ciśnienie powietrza do przewodu głównego z 10 na 5,5, czy tam 5, jak to woli. Jeszcze ten zawór tutaj biegu sprężarki jest do regulowania, trochę za dużo bije, ale to tam się kiedyś tam zrobi. No, obrotomierz, nawet działający. Zamykam pulpit ostrożnie. Także tak to wygląda. No dobra, także dziękuję i do kolejnego.